Przejdźmy już do paletek Eveline, których jestem bardzo ciekawa. Trochę robi przyciemnioną smugę. No po prostu mega uniwersalny produkt. Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na teści gorących nowości. Tak, znowu test gorących nowości, bo tych nowości zewsząd ostatnio cała masa. Aż jestem trochę przytłoczona, ale dzisiaj będziemy testować moje zakupy, głównie z Hebe i głównie markę Eveline Cosmetics, te ich nowe paletki. Cień, który ma być teoretycznie zamiennikiem tego Moonstone z Bobbi Brown. Muszę kupić to Bobbi Brown i je ze sobą porównać, a przynajmniej zmacać Bobbi Brown gdzieś, nie wiem, w Douglasie. Oprócz tego przetestujemy nowe paletki marki Catrice, które też zamówiłam na stronie Hebe. No i kilka innych nowości, także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy! I makijaż zacznę od tego, dosyć nietypowo, że na połowę twarzy nałożę nową bazę z Eveline Better Than Perfect Makeup Primer, która ma być ultra wygładzająca. Zawiera ceramidy, kolagen, kwas hialuronowy i witaminy C i E. Też zakupiłam ją w Hebe. Jest to jedna z dwóch baz z nowości Eveline, ale zdecydowałam, że kupię tylko jedną, bo ta po prostu bardziej do mnie przemawiała. Jednak wygładzenie to coś, czego zwykle potrzebuję i co lubię w makijażu, także sprawdźmy tę bazę, czy jest taką silikonową konsystencją, czy bardziej nawilżającą. Nałożę ją na prawą połówkę twarzy, bo jest w moim przypadku bardziej problematyczna. Powiem Wam, że wcale nie ma takiego odczucia silikonowego. Jest taka troszkę jak gęsty krem, natomiast bardzo gładziutki pod palcem. I mam wrażenie, że ona daje taki leciutki kolor, chociaż to nie jest taki podkładowy pigment. Bardzo przyjemna w konsystencji. Też delikatnie pachnie, ale nie wkurza mnie za bardzo. Tak jak widzicie, mam już wstępnie przygotowany makijaż brwi. To są tylko cienie marki Lash Brow. Ostatnio bardzo często po nie sięgam. I przetestujemy jeszcze takie czarne mydełko od nich, którego jestem bardzo ciekawa. Ja już kiedyś używałam czarnego mydełka, tyle że z innej marki, także zobaczymy, jak poradzi sobie to. Póki co baza bardzo pozytywnie mnie zaskakuje. Faktycznie już teraz na tym etapie moja twarz po prawej stronie jest bardziej wygładzona, lekko zmatowiona, ale nadal ma w sobie taki zdrowy blask. Wygląda to tak, jakbym miała na sobie matujący krem, który nadal daje uczucie nawilżenia. Przejdźmy teraz do podkładu, również nowości dla mnie i to nie jest właściwie podkład, tylko CC Cream z Claresy Keep It Nude. Ja mam go w odcieniu 101 Light. Zobaczymy, jak mocne krycie będę w stanie tym uzyskać, ale zakładam, że będzie to taki delikatnie kryjący produkt. O proszę, taka konsystencja, myślę, że kolorystycznie ma szansę mi się sprawdzić i najpierw rozprowadzę go tutaj po mojej lewej stronie i doklepię gąbeczką, tak żeby nie mieszać tych konsystencji. Już widzę, że to krycie naprawdę będzie dosyć subtelne, ale to dobrze, nie mam z tym problemu. Podtony w tym najjaśniejszym odcieniu, bo ten wydaje mi się, że jest najjaśniejszy, są lekko żółte, ale jeszcze mnie tak nie przytłaczają. Wyrównuję, jak widzicie, jakieś tam zaczerwienienia na nosie, na policzkach, pęknięte naczynka. Krycie jest dosyć transparentne, chociaż nie powiedziałabym, że jest ledwie widoczne, bo ja widzę to wyrównanie zaczerwienień w szczególności, ale piegi nadal mi przebijają, taka naturalność przez skórę jest wciąż widoczna, także okej. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać na tej bazie wygładzającej, czy te formuły w ogóle się ze sobą zgrają, bo myślę, że na takich bazach lepiej wyglądałyby trochę bardziej kremowe niż wodniste podkłady. A tutaj mamy do czynienia z dość rzadką konsystencją. Delikatnie mam wrażenie, że ten podkład, ten krem CC się po tym ślizga, ale tak jak mówię, to może być kwestia niezgrania się ze sobą konsystencji. Myślę, że ta baza najlepiej zgrałaby się z podkładem z tej serii, czyli Better Than Perfect. No ale dzisiaj go nie testujemy, bo testowałam go już milion razy, w sensie używałam go już milion razy, lubię go, wiemy wszyscy, myślę, jak on wygląda na twarzy, więc zobaczmy, czy będzie skrywać się ta baza też z innym produktem z zupełnie innej marki. Oczywiście skorzystam też z korektora, dzisiaj użyję Huda Beauty jak zwykle. Odwróciłam gąbeczkę i doklepuję korektor. I tak wygląda ta mieszanka bazy, podkładu i korektora, roztarte ze sobą. Przejdźmy teraz do przypudrowania twarzy, bo nie mam kremowego konturowania, tylko paletki do modelowania na sucho, więc przypudruję twarz tym pudrem z Vibo. Testowałam ostatnio całą ich kolekcję, którą dostałam od Vibo. It's All About You i to jest bardzo fajny, miękki puder, utrwalający, ale też nadający się pod oczy. Ma bardzo solidne też tutaj zamknięcie, nie rozsypuje się, śmiało można z nim podróżować, także tutaj naprawdę bez zawahania mogę stwierdzić, że to fajny produkt. Twarz przypudrowana, więc przejdźmy teraz do tego czarnego mydełka z Lash Brow. Ja pamiętam, że w ogóle moje pierwsze mydełko pochodziło właśnie z tej marki i chyba ono przez długi czas królowało na rynku, zanim pojawiły się kolejne. I w ogóle miałam jakoś tydzień temu współpracę z tą marką na Instagramie i jeśli się nie mylę,
to do końca września mam aktywny kod rabatowy. Nie pamiętam, jaki on był, ale podrzucę Wam go tutaj, gdybyście chcieli zrobić zakupy, bo tam było chyba 20% rabatu na zakupy na ich stronie, cały asortyment. Uff, dobrze, że ono nie jest takie turbo czarne, bo ostatnio chyba testowałam czarne mydełko bodajże z Claresy i ono mega przyciemniało mi brwi. Tutaj też lekko przyciemnia, ale jeszcze do brązowych włosów to się sprawdzi. Dobra, podczyszczę teraz brew pod łukami brwiowymi. Brwi gotowe, całkiem solidnie utrwalone, także przejdźmy już do paletek Eveline, których jestem bardzo ciekawa. I wybrałam dwie opcje kolorystyczne, czyli taką chłodniejszą, trochę bardziej wyprasowaną w odcieniu i głębszą w tonacji. I tak one prezentują się obok siebie, to jest 01, to 02. I muszę przyznać, że w sumie niektóre kolory podobają mi się bardziej w jaśniejszej, a niektóre w ciemniejszej, szczególnie jeśli chodzi o róż. No ale na jeden policzek zaaplikujemy pełne spektrum paletki 01. I zacznę oczywiście od bronzera, który jak na jasną paletkę jest dosyć ciepły. Całe szczęście nie przepigmentowany i nie robi od razu takiej pomarańczowej plamy. I ma w sobie delikatnie oliwkowy ton, który gasi tę ciepłotę. W sensie nadal jest to ciepły bronzer, ale nie pomarańczowy. Powiem Wam szczerze, że podoba mi się, nie chcę co prawda przeginać i nakładać go zbyt wiele, bo mogłoby być już ciut za ciepło, ale taka cienka warstwa bronzera ładnie modeluje twarz w moim przypadku, a jestem teraz bardzo jasna, najjaśniejsza jak mogę być. I przejdę teraz od razu do różu, który ma delikatnie chłodno-srebrzystą poświatę, ale mam nadzieję, że na skórze ta srebrzystość nie będzie wychodziła. Może nie tyle srebrzystość, co po prostu perłowość tego produktu. On na policzku wygląda tak satynowo, zupełnie nie błyszcząco, tylko jakby zmiękcza makijaż w tym miejscu, daje delikatne odbicie światła, ale to nie jest perła. Zarówno bronzer, jak i róż dają takie poczucie lekkości, subtelności. Nie jest to takie, wiecie, przesadzone. Skorzystam z rozświetlacza. Tutaj mamy coś na kształt też rozświetlacza, a właściwie takiego trochę może rozjaśniacza, zmiękczacza do makijażu. I wyobrażam sobie, że będę aplikować ten konkretnie puder w miejscach, gdzie nie chcę się aż tak mocno świecić, więc zacznijmy od rozświetlenia. Tam, gdzie chcę, żeby było najmocniejsze. Ładnie daję sobie radę, nawet takim większym pędzelkiem. Trochę robi przyciemnioną smugę. A z kolei drugą stroną tego pędzelka spróbuję zaaplikować ten mocniej zmielony rozświetlacz i nałożę go tutaj na brodę. Trochę na policzek niżej. I wiecie, tutaj na dług brwiowy. Trochę ponad nos. I uzyskuję dzięki temu takie trochę bardziej miękkie rozświetlenie. Nie mocno metaliczne, nie mocno wybijające się, tylko usubtelnione. I podoba mi się ten zamysł dwóch rozświetlaczy, jednego bardzo mocno zmielonego, a drugiego metalicznego. Przejdźmy od razu do drugiej paletki, która jest trochę głębsza w tonacji i cieplejsza. I zacznę od bronzera. Też staram się, wiecie, nie nakładać go zbyt wiele na pędzel, żeby mieć nad nim pełną kontrolę i nie przegiąć. On też ma bardziej żółty ton niż pomarańczowy, więc to też akurat w bronzerach bardziej mi się podoba. Ma w sobie nieco oliwki i taki, jak widzicie, żółty przebijający się ton. Nadal jest to lepsze niż pomarańcza bądź taki ceglany podton. Co do różu w tej paletce, jest on zdecydowanie mniej błyszczący, chociaż też ma w sobie lekką drobinkę i myślę, że też delikatnie będzie rozświetlał mój policzek, ale taką właśnie satynową poświatą. Jest też cieplejszy w tonacji. Troszkę boję się rozświetlacza, dlatego że jest już bardzo szampańsko-złoty i może być dla mnie za ciemny. Styl rozświetlenia ten sam, ale już widzę, że po prostu dla mnie ma zbyt wiele ciepłych, złotych tonów. Więc od razu postaram się wymieszać go z tym drobniej zmielonym rozświetlaczem, żeby złagodzić to odbijanie. Od razu Wam powiem, że lepiej dopasowana do mojej aktualnej karnacji jest ta paletka 01. 02 na pewno lepiej sprawdzi się ciemniejszym karnacjom. Przejdźmy teraz do makijażu oczu. Mam dwie paletki z Catrice, które również zamówiłam na stronie Hebe. I jest to taka chłodniejsza, morska paletka. W ogóle one są inspirowane moim zdaniem paletami Huda Beauty, bo tutaj również mamy coś w stylu Cake Linera, który możemy aktywować wodą. I co też dzisiaj zrobię? Może nie będę aktywować go wodą, tylko mgiełką utrwalającą. I jedno oko, jak widzicie, będzie cieplejsze, taki zachód słońca, a drugie będzie morsko-zielonkawe.
Także dzisiaj idziemy w dwie zupełnie inne historie, ale nadal w jakimś tam stopniu spójne. Także na chłodniejszą stronę zaaplikuję też chłodniejszą paletkę i od niej sobie zaczniemy. Makijaż zacznę od tego błotnistego, szarego cienia, który ma w sobie kapkę brązu, ale myślę, że taką wręcz niezauważalną. Nie, to jest jednak szarość, ale z podtonem lekko fioletowym, więc dla mnie super. Bezproblemowa aplikacja, więc przejdźmy od razu do kolejnego cienia i to będzie ten błękit. Też słuchajcie, pięknie przykleja się do korektora, bo dzisiaj nie aplikuję go na bazę z Inglota. Zapomniałam o tym. Póki co całkiem fajnie to wygląda. Również tą szarością potraktuję dolną powiekę. Przejdę oczywiście przez błękit, a wewnętrzny kącik od razu potraktuję najjaśniejszym błyskiem o lekko różowej tonacji. I wiecie co? Kusi mnie ten błysk, dlatego że on wygląda na taki bardzo wielowymiarowy i mam ochotę przykleić go do takiej nieprzygotowanej powieki, w sensie bez NYX Glitter Primera. No słuchajcie, on ma potencjał, fajnie się przykleja. Jest taki gładziutki, ale jednocześnie przebijają się przez niego większe drobinki. Ten sam błysk nakładam też na dolną powiekę. Na linię wodną, dolną i górną zaaplikowałam taką ciemno-niebieską metaliczną kredkę z lamel. To jest dokładnie Long Lasting Kajal Eyeliner w odcieniu 405. Spróbuję aktywować teraz ten niebieski eyeliner, ale mgiełką z Rare Beauty. Jaki intensywny kolor. Nie mogę otwierać w pełni oka, póki to nie odparuję. Wytuszowałam rzęsy, dokleiłam sztuczne i to oko wygląda mega. Sprawdźmy, jak poradzi sobie druga paletka. I tutaj również postaram się o spójność makijażową z tym chłodniejszym okiem i zaczniemy sobie od ciemnego, dość chłodnego w skali całej paletki brązu. Kurczę, powiem Wam, że on wygląda na ciemniejszy na powiece niż jest w opakowaniu. Z brązem nie mam zupełnie żadnego problemu, działa jak natura chciała. Wewnętrzny kącik smyrny, albo tym różowym, żeby korespondował z fioletowym i żeby to było podobne do siebie. Albo kusi mnie ten pomarańczowy, ale nie wiem. Chyba pójdę w ten różowy, bo będę miała z czym go połączyć, bo tutaj też jest taki grubo zmielony, błyszczący cień. Jakaś liczna herbaciana róża. I pamiętam, że w Huda Beauty Rose Gold Palette był taki jeden mój ulubiony pudrowo-różowo-herbaciany cień. I ten jest bardzo podobny. Może tamten był trochę cieplejszy? I dolną powiekę traktuję analogicznie. Wiecie co, może delikatnie zaangażuję ten rudawy cień na górze i na dole, żeby jeszcze bardziej skontrastować te dwa makijaże. I pora na błysk! No, ten już jest mniej kremowy pod palcem i też trochę inaczej odbija światło, subtelniej. Nie ma takich dużych drobinek w składzie i ma w ogóle podton fioletowy. No, ten cień aż tak bardzo mi się nie podoba. Ląduje też na dolnej powiece. A wewnętrzny kącik potraktuję najjaśniejszym błyskiem. I tutaj linię wodną potraktuję brązową kredką żelową z Huda Beauty. I aktywuję teraz ten cake liner. I robimy fioletową kreskę. No, ten kolor jest trochę bardziej przymulony. Nie jest taki intensywny kolorystycznie jak niebieski, a szkoda. Dobra, moi drodzy, wytuszowałam rzęsy, dokleiłam sztuczne i makijaże mogłabym już uznać za teoretycznie skończone, ale przypomniałam sobie o tym cieniu z Eveline, który kupiłam i który bardzo chciałam przetestować, także może spróbuję wklepać go sobie przynajmniej w tę stronę, która jest mniej spektakularna, jeśli chodzi o to, jak on wygląda na grzbiecie dłoni. Ho! To robi wrażenie, chociaż jest dosyć taki miedziany w podtonie. Ale daje iskierkowy efekt na tym fiolecie. Powiem Wam, że chyba tego temu makijażowi brakowało, bo początkowo bardziej podobał mi się ten niebieski, ale teraz, kiedy ten bardziej nudziakowy dostał taki strzał błysku, moim zdaniem wygląda to naprawdę okej. Nawet mam ochotę sprawdzić, czy będę mogła używać tego cienia również po stronach z bardziej kolorowymi makijażami. Też to działa, słuchajcie. No po prostu mega uniwersalny produkt. A co tam, nałożę go też na dolnej powiece, bo to naprawdę piękny iskierkowy błysk. A jeśli chodzi o usta, to dzisiaj bez szaleństw skorzystam z czegoś takiego dosyć neutralnego, czyli połączę konturówkę z Pierre Renne w odcieniu 08 z pomadką z Huda Beauty w odcieniu Bombshell. Dobra, moi drodzy, makijaż mogę już uznać za gotowy. Tak jak widzicie, w międzyczasie zdjęłam włosy z wałka, ale na bank dobrze mi się nie zakręciły, dlatego że miałam wałek stosunkowo krótko na głowie.
Także wrócę do Was pewnie już z prostymi. W każdym razie przejdźmy do podsumowania dzisiejszego makijażu, bo trochę się działo. Jeśli chodzi o ten krem CC z Claresy, bardzo mi się podoba. Chyba bardziej na twarzy, na której mam tylko pielęgnację i nie mam żadnej bazy. Natomiast tutaj, gdzie baza się pojawiła, to mam wrażenie, że musiałam nałożyć tego produktu trochę więcej, bo on tak fajnie nie zgrywał się z samą bazą. Ale na koniec wygląda to bardzo ładnie i gładko, chociaż pory w sumie są widoczne z jednej i z drugiej strony w ten sam sposób, bo wiadomo, że zaaplikowałam jeszcze puder, który ma te pory wygładzać, także na razie wygląda to identycznie, zobaczymy pod koniec dnia, czy pojawi się nam jakaś różnica. Jeśli chodzi o paletki Eveline, no to muszę przyznać, że bardzo mi się podoba szczególnie ta 01, czyli jaśniejsza, lepiej dopasowana do mojej karnacji, co myślę widzicie, że ta strona wygląda u mnie lepiej w tym momencie niż ta cieplejsza, także na pewno będę z niej korzystać. Jeśli chodzi o tę cieplejszą, no to zostawię ją sobie, bo możliwe, że będę korzystać z niej przy innych okazjach i na innych osobach, ale ogólnie bardzo fajne, przemyślane paletki. Trochę drogie, bo one kosztują jakoś 70 kilka złotych w regularnej cenie, ale akurat na Hebe, kiedy składałam zamówienie, udało mi się je upolować za połowę ceny. To znaczy było tam coś na zasadzie promocji, kup jeden produkt, a drugi dostaniesz z 40% rabatem. Także ja wziąłam kilka tych produktów i niektóre z nich naprawdę kupiłam wręcz za taką dość symboliczną cenę. Ale bez promocji, jak na Eveline, to jest to dosyć droga impreza, więc zastanówcie się, która z paletek bardziej Wam się podoba i może nie kupujcie dwóch, tylko weźcie sobie jedną. I od razu przejdziemy sobie przez wszystkie kosmetyki Eveline z dzisiejszego testu, więc odniosę się też do tego pojedynczego cienia. Dla mnie spektakularny. Myślę, że każdy z nas powinien ten cień w swojej kosmetyczce mieć właśnie do podbijania makijażu, gdzie błysk jest taki, wiecie, trochę nie do końca zdefiniowany. Trafimy na paletkę, która ma jakiś miałki blask, to tym możemy sobie taki cień podpimpować i wygląda to już teraz zupełnie inaczej. I ten cień jest bardzo uniwersalny, dopasowuje się, tak jak widzicie, i do kolorowego makijażu, i do takiego bardziej neutralnego, także dla mnie bomba. Co do paletek Catrice, też tutaj nie mam się do czego tak naprawdę przyczepić, może jedynie do błysków w tej palecie, ale ogólnie jakby jakość matów, łatwość pracy i budowania pigmentu na samym korektorze, bo zapomniałam dzisiaj o inglocie, naprawdę robi na mnie wrażenie, także to był dobry zakup. Także póki co bardzo mi się ten efekt podoba. Nawet słuchajcie, te eyelinery dają radę i ten fioletowy jest troszeczkę bardziej stłumiony w pigmencie, to znaczy on nie działa słabiej od tego niebieskiego, tylko jest po prostu troszeczkę bardziej przybrudzony ten fiolet, ale wygląda to ok, no bo wiadomo, że do takiej nudziakowej bardziej paletki lepiej sprawdzi się po prostu wrzucenie fioletu z lekko przybrudzoną nutą, a nie takiej żarówy. Ten niebieski jest tutaj jak najbardziej uzasadniony, także no bardzo mi się ten makijaż podoba i lecę zaraz na spotkanie służbowe właśnie w tym wydaniu i nie będę miała się czego wstydzić, a mogło być różnie. Także nawet to fajnie się spina, fajnie wygląda, normalnie bym się tak nie pomalowała, ale jako, że jestem dzisiaj pomalowana do nagrań, to nadal, słuchajcie, to wygląda fajnie i się broni. Dajcie mi znać, czy wyszlibyście w takim makijażu na ulicę, na spotkanie, czy jednak byście się troszeczkę wstydzili. Także, moi drodzy, mamy godzinę 13:48, spotkamy się wieczorem na ostatecznym podsumowaniu trwałości, także do zobaczenia. Dobra, kochani, wracam do Was na podsumowanie. Mamy godzinę 22:18, makijaż bez poprawek, jedynie poprawiałam usta w międzyczasie, ale one nie podlegały testowi. Wygląda tak, więc jak widzicie, dość mocno się wyświeciłam i tak naprawdę z każdej strony w tym samym stopniu, ale interesuje nas to, czy moje pory są mniej widoczne po prawej stronie i szczerze przyznam, nie powiedziałabym, że są mniej widoczne. Nawet mam więcej chyba takich kropeczek tutaj po mojej prawej stronie. Nie, przesadzam. Jest tych kropeczek tyle samo, także baza na dłuższą metę nie wygładza twarzy jakoś spektakularnie. W pierwszej chwili owszem, ale po kilku godzinach, jak tylko pojawi się wyświecenie, no to niestety bąbelki są widoczne, a właściwie takie wgłębienia, wiecie, o co chodzi. W każdym razie makijaż utrzymał się całkiem ładnie, chociaż ten krem CC, muszę Wam przyznać, że chociażby ten Sensik, który ostatnio testowałam, oprócz tego, że był dla mnie troszkę za ciemny, lepiej się sprawdzał, dlatego że
Ten produkt, mam wrażenie, w niektórym świetle, jak na przykład jechałam windą, wygląda troszkę ciastkowato, szczególnie tutaj na czole. Nie jest to nic, co sprawia, że wiecie, wstydzę się wyjść do ludzi, bo normalnie dzisiaj tak funkcjonowałam w ciągu dnia. Byłam na spotkaniu, właściwie wręcz na dwóch spotkaniach i bardzo dobrze się w tym makijażu czułam. Natomiast mogło być lepiej, jeśli chodzi o gładkość faktury skóry i to się odnosi zarówno do strony z bazą, jak i bez bazy. Także no nie wiem, czy będę wracać do tego produktu, bo ostatnio poznałam sporo ciekawych i myślę, że konkurencja jest naprawdę spora. Jeśli zaś chodzi o modelowanie twarzy, to lepiej czułam się ogólnie z moją lewą stroną. Prawa strona była poprawna. Myślę, że ten cień pojedynczy z Eveline ożywił sytuację i sprawił, że faktycznie te makijaże były jeszcze bardziej spójne i dodało do takiej iskierki jakości, tak bym to określiła. Bo sama ta paletka z Catrice, no taka była nie za bardzo spektakularna, jeśli chodzi o błyski. No ale makijaże oczu ostatecznie bardzo mi się podobają. Nic się nie osypało, nic się nie rozmazało ani nie zebrało. Eyelinery też się utrzymały, także pod tym kątem super. Co do modelowania twarzy, jestem fanką, tak jak już wspomniałam, tej chłodniejszej wersji, także podtrzymuję. No i to tyle, moi drodzy, na ten moment. Dajcie mi znać, czy już poczyniliście jakieś zakupy, jeśli chodzi o nowości z Eveline, Catrice, czy jakiekolwiek inne nowości, które Wam dzisiaj pokazałam. Dzięki za uwagę, ściskam bardzo serdecznie i do zobaczonka już niebawem w kolejnym odcinku. Buziaczki, pa, 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 pa.